pochodziła z konserwatywnej rodziny, ale ukształtował ją czas, w którym dorastała. Czas burzliwych ruchów społecznych, sprzeciwu wobec wojny w Wietnamie, wyzwolenia seksualnego. Była artystką, można nazwać w jakimś sensie wywrotową dla kultury amerykańskiej, natomiast była artystką wizualną, która w swoim zainteresowaniu i optyce swojej sztuki postawiła ludzkie ciało, ludzką seksualność. Fotografowała najbliższych w sytuacjach najbardziej naturalnych. Ich nagość była czymś oczywistym. Artystka, upubliczniając tę pracę w połowie lat 70., zderzyła się z murem konserwatywnego amerykańskiego światopoglądu. Została ocenzurowana, natomiast jakby nie zakładała też zmiany świata. Po prostu żyła zgodnie ze swoim przekonaniem i podjęła taką właściwie jednostkową walkę o zasadność tych fotografii, że to, co robi, nie jest pornografią, nie jest przestępstwem, po prostu ona robi swoją sztukę. Największy sprzeciw wzbudziło opublikowanie fotografii synka Livingston. Po zatrudnieniu jej jako asystentki na Wydziale Fotografii Cornell University podczas wystawy zbiorowej na tej uczelni pokazała zdjęcia nagiego 6-letniego synka. Fotografia zaprezentowana w przestrzeni publicznej okazała się dla niej wyrokiem i w konsekwencji usłyszała zarzuty od władz uniwersytetu. Nie przedłużono jej kontraktu na uczelni, firma Kodak skonfiskowała część filmów z jej zdjęciami. Warto też dodać, że artystka głęboko wierzyła w postulaty feminizmu drugiej fali lat 60. i 70. Idee wolnościowe, spojrzenie na rolę kobiety, brak zgody na wygląd ówczesnej rzeczywistości, to wyzwoliło w niej potrzebę zmiany. Jednak mimo to nie miała wsparcia wśród artystek, feministek swoich czasów. No i właściwie okazuje się, że Livingston nie została jako artystka, jeszcze zaznaczę, demonstrująca przeciwko wojnie w Wietnamie, aktywistka, nie dostała wsparcia, pomimo że ta sytuacja dotycząca jej fotografii była bardzo mocno i znana w środowisku artystycznym. Więc pytanie, dlaczego artystki feministki też nie solidaryzowały się z nią? Ten aspekt jej twórczości w odniesieniu do feminizmu wymaga jeszcze wielu badań. Jak dziś, w czasach, kiedy wydaje nam się, że widzieliśmy już w sztuce wszystko, odbierana może być twórczość Livingston? Wydaje mi się, że gdzieś w jej fotografii są pewne tropy, takie, które mogą zaintrygować i które po prostu zapadają w pamięć. Natomiast jakby burza czy dyskusja dotycząca wolności, czy pewnych granic w sztuce, czy też jakby intencji artystów, czy jakby tylko cel polityczny, czy kontrowersyjny, czy jest jedynym celem dla artysty, żeby móc robić swoją sztukę. Wystawa Jacqueline Livingston będzie gościła w Galerii BWA w Olsztynie do 26 maja. 25 kwietnia o 17:30 wykład zatytułowany o politycznym aspekcie twórczości Jacqueline Livingston końca dekady lat 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych, który poprowadzi kuratorka wystawy Mariola Balińska. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv